Jacob ciągle płacze, że nie ma tak mocnego składu. Gdyby tyle tylko końców nie marnował. A dobrze mu, tak? Trzeba było tyle końców nie wydawać. Hehehehehe. Tak, w FIFA faktycznie końców za bardzo nie mam. Ale dzisiejszy draft, jak po samym tytule już pewnie się domyśliliście, może mi to delikatnie wynagrodzić. Bo dzisiaj kartę wybieramy na podstawie tego, jak droga ona jest na futbinie. Więc dzisiaj same karty TOTY, same najlepsze karty Team of the Season, same ikony. No nie może być inaczej, prawda? Ja dzisiaj w koszuleczce Montes, na jak ten główny konkurs się już zakończył, mega nagrody zostały rozdane, ale Monte dla was szykuje jeszcze wiele, wiele więcej, także obserwujcie, śledźcie, bo naprawdę będzie się działo. A my przechodzimy do draftu. Oczywiście ikony ponad wszystko, jak zawsze wybieramy sobie formację. Formacja, która nam się tutaj... Oho, 4-2-3-1 szeroko. Moja ulubiona formacja, gram nią na co dzień. Wiem, jak nią grać, na szczęście. Także ją wybieramy. Oczywiście, moi drodzy, przypomniałem wam, że można subskrybować. Subskrybujcie kanał, bo żeby być na bieżąco... Przepraszam, dobra, słuchajcie, zanim zaczniemy. Mamy praktycznie koniec FIFA. Jakim cudem ja dostaję 5 zwykłych kart? Dobra, to raz jeszcze, polecam subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A jeżeli oglądacie ten film i wiecie, że mnie subskrybowaliście, sprawdźcie, czy na pewno jest tam ten szary przycisk subskrybuj, nie czerwony. Bo YouTube wariuje i każdy YouTuber wam to opowie. Tak czy inaczej, wracamy do tego założenia, czyli wybieramy najdroższą kartę. A jest nią tutaj pewnie Hazard. Oczywiście, że tak, 87 tysięcy za tą bazową wersję Edena Hazarda. Nie jest źle, mogło być lepiej, tutaj macie screena, lecimy dalej, wybieramy jego, aczkolwiek szkoda, bo mogliśmy mieć oczywiście jego wersję Team of the Season. Słuchajcie, to jest wielkopomna chwila, bo pierwszy raz w drafcie i ogólnie będę miał okazję grać Ronaldo Prime. Za to łapeczka w górę się należy jak nic. Jeżeli ja jeszcze dostanę tutaj Ronaldinho, albo jakąś taką ikonę, którą po prostu aż... Słuchajcie, co tu się właśnie dzieje? Prawa pomoc, to wiadomo, na pewno tej ikony raczej nie będzie, ale bardzo fajne karty, więc sprawdźmy. Jak się okazuje, prawy pomocnik oczywiście z Bayernu, Monachium Gnabry, jest tutaj najdroższy, 347 tysięcy w momencie nagrywania tego materiału. Oczywiście te ceny na obrazkach mogą się delikatnie różnić, bo screeny robię po nagraniu dopiero materiału. Tak czy inaczej bierzemy tego zawodnika, no ale my idziemy dalej i kogo tutaj ma... 3 ikony Prime Moments? Dlaczego by nie? Szkoda tylko jedynie, że prawdopodobnie Ronaldinho się już nie pojawi. Ale tutaj mamy naprawdę świetne karty, sprawdźmy, które jest najdroższy. No i tutaj najdroższy jest Fernandinho, 360 tysięcy w momencie nagrywania tego materiału. Może być, bo oczywiście łączy nam się to z Sokratesem. No to lecimy dalej, lewa obrona. I tutaj... Robertson, Schulz? I tutaj wygrywa Jordi Alba. Co ciekawsze, Robertson w wersji Inform jest droższy od Schulza w wersji Team of the Season. Taka ciekawostka, jak sprawdzałem, to mi się to rzuciło w oczy. Co też pokazuje, że nieraz... Teraz tak, ja wiem, że może Baresi jest minimalnie szybszy. Pomimo tego, że ma średnie, chyba wybiorę jego kartę, mimo wszystko. Ale jak widzę, że ona nie jest Prime Moments, to jakaś taka czysta się wydaje, prawda? No nic, lecimy dalej, oczywiście mamy 4 ikony już, to jest niesamowite. Kto tutaj jest najdroższy? Upamecano jest tutaj najdroższy, 239 w momencie, kiedy go tutaj wybieram oczywiście. No i zobaczmy na prawą obronę, w prawej obronie mamy... No, tu raczej Cancelo bez dwóch zdań. Tak jest, 76 tysięcy w tym momencie. No i mamy bramkarza, na bramkarzu David De Gea, no proszę ba... Chociaż, czekajcie. I nawet Trap 95 nie jest w stanie pokonać De Gea, który jest warty w tej wersji 188 tysięcy, Trap tylko 106 z tego co patrzę, mi to odpowiada jak najbardziej. No i zobaczmy ławkę rezerwowych, już tym składem można by naprawdę niesamowicie pograć. Ale jakby rzucić jeszcze jakąś, no, nieważne, tutaj musimy wybrać najdroższego, niech będzie, Jezus. Najdroższy tutaj jest Nakamura, warty 1000 monet w momencie, kiedy to sprawdzam. Gratulacje, wygrywa, wszyscy inni byli warty po 400 i 200, no więc niewiele. Tutaj na pewno nawet nie muszę sprawdzać, słuchajcie, bo każdy wie, że ci zawodnicy wiele warci nie są, a Inform zawsze będzie te warty tylko na co najmniej 9 tysięcy. Zobaczmy, ile Muriel, dobra, niech warty ile jest. O, nawet nie tak mało, 44,5 tysiąca, to bym nawet nie powiedział, że on jest tyle warty, ale oczywiście go bierzemy. Ja bym go obstawiał za jakieś 15 tysięcy, a on prawie 50 tysięcy, to jest sporo. Analogiczna sytuacja do tej przed chwilą, ten Inform 45 tysięcy, czy jest jakiś SBC? Chyba jest jakiś SBC, gdzie trzeba informy zużywać, bo takie informy normalnie chodzą po 10 tysięcy, a nie 45, 45,5 i tak dalej, i tak dalej. No tutaj, no chociaż Santi Cazorla albo Sane, chyba Sane będzie droższy. Tak jest i to całkiem sporo, bo aż 4 razy więcej, 419 Sane, którego właśnie wybieramy, kosztuje Santi Cazorla tylko 100 tysięcy. No ale mamy dobrego zawodnika i to mnie cieszy. Tutaj jedyna karta specjalna, Coutinho, 100 tysięcy warty. No i powiem, ta ławka rezerwowych bardzo, bardzo przeciętna, ale to dlatego, że dostaliśmy bardzo mocną
oczywiście pierwszą jedenastkę, a tutaj. Tego zestawienia najdroższy jest Royce, aczkolwiek walka była całkiem niezła, 280 tysięcy za Niemca trzeba by wyłożyć. No ale w drafcie mamy wszystko za darmo i tutaj nawet nie muszę sprawdzać, znaczy sprawdzę ile jest warty, ale wiadomo, że Cristiano Ronaldo. 1 768 000 za tego informa trzeba by dać, wybieramy oczywiście kartę Portugalczyka, tu będzie sprawdzanie, ale znowu Witzel na pewno. Warty 45 tysięcy i w tym momencie jestem pewny, że jest jakiś SBC, gdzie jak sprzeda się informa, to zarabia się 45 tysięcy, co jest całkiem niezłe. Co jest całkiem niezłe, o, całkiem ciekawe zestawienia. Ta karta Kondogbi, jak był Francuzem, była niesamowita i na pewno byłaby więcej warta, gdyby Francuzem pozostał. Natomiast cena spadła, bo wiadomo, zmiana narodowości. A tutaj Ebrejczan wart jest najwięcej, 269 tysięcy. Można było to przewidzieć, 260 tysięcy, Alexander Arnold. I on trafia do naszej drużyny. Nie wiem, jak ja to jeszcze połączę, ale zobaczymy, zobaczymy. No i najwięcej warty jest prawy obrońca Holender Dumfries. Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, jeżeli nie, to oczywiście poprawcie mnie w komentarzu. 293 tysiące wersja jego, oczywiście Team of the Season. Co ciekawe, ta karta tego bramkarza nie jest w ogóle dostępna na rynku, więc nie wiem jaka jest cena, więc wybiorę Guzmana, bo jest najwięcej warty z tego zestawienia. No dobra moi drodzy, i to jest nasz skład. I powiem szczerze, jakby ktoś mi powiedział, że to jest najdroższy skład, to bym mu uwierzył. Zobaczcie na te karty, chociażby w podstawowej 11, te dwie. To będzie coś niesamowitego, jeszcze mamy Ronaldo 95. Więc jak ja tutaj to połączę, nie wiem, ale będzie ciekawie. Tak czy inaczej, dajcie mi chwilę, wybierzmy jeszcze menadżera. Zobaczmy kogo, kto nam się tutaj trafi. Zabierzmy sobie Hiszpana, niech będzie. No i dajcie mi chwilę, ja to zaraz pozmieniam. Co nam uda się z tego najlepszego wycisnąć. Dobra, to jest ostateczny skład i ja wiem, patrzymy i na ławce jest Cristiano Ronaldo. To znaczy, że skład jest naprawdę dobry. Ale chyba będę robił tak, że będzie na początku albo, no na początku pewnie zmiana od razu taka, że Cristiano Ronaldo będzie wchodził za Coutinho. Zobaczymy jak będzie się spisywał, oczywiście jeszcze niemiecki prawy pomocnik. No ale tam zawsze możemy wrzucić Sané. I wiem, że prawy obrońca Dumfries jest mocniejszy w każdym praktycznie aspekcie niż Alexander Arnold. Natomiast tutaj mam troszeczkę więcej zgrania, więc to zachowam. Jak będzie źle, to wrzucę właśnie Totsa. Składzik jest niesamowity. Sprawdźmy, jak się będzie nim grało. No dobra, pierwszy przeciwnik. I muszę powiedzieć, jego skład nie wygląda tak dobrze jak nasz. Aczkolwiek ma dwie karty Team of the Year i dwie karty Prime Moments. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że my też mamy Ronaldo, Sokratesa, co jest niesamowite. Jeden i drugi Ronaldo, wiem, że to będzie niesamowite. Jeszcze nawet nie wiem, czy grałem zwykłym Ronaldo, jeżeli chodzi o jego ikonę. O, kot, cześć, dzień dobry, no fajnie, fajnie, no. Aha. I co? Co teraz? Ja tu próbuję grać i wygrywać dla moich widzów, a ty co? A też chcesz grać? Tak? A, o, no ciekawe, ciekawe. Tą średnią sobie drogę tutaj wybierasz, kocie, naprawdę. Jak ja przez ciebie stracę, ja wiem, ja strasznie dużo strzałów przeciwnika, ja nawet na razie nie potrafię się ogarnąć za bardzo. No i to musiało się zdarzyć w końcu. 1-0 i nie powiem, że niezasłużenie. Przeciwnik atakował bardziej. Nie wiem, co się dzieje z moją drużyną. Totalnie nie potrafię skleić żadnej akcji. Powiem wam szczerze, Sokrates na razie się średnio spisuje, więc ja daję tutaj Royce'a. Mam nadzieję, że to coś zmieni. I zastanawiam się, czy ten Zanetti jest na tyle dobry. Ale okej, zostawimy na razie. Mam wrażenie, że go troszeczkę brakuje. W niektórych elementach musimy nadrobić, a potem jeszcze wygrać. No to jest założenie numer 1, prawda? No a skupiam się teraz. Chwila ciszy. No patrzcie się na to przyjęcie, to jest Zanetti Prime Moments, naprawdę? Cristiano, no ale to musimy dobić, tak jest, 1-1, moi drodzy, troszkę bardziej się skupiłem. I mamy wyrównanie, aczkolwiek przeciwnik jest naprawdę, naprawdę dobry. Dobra, słuchajcie, lecimy ofensywnie, Gnabry będzie schodził, Sané wejdzie za niego. Ale wiecie co, damy Royce'a na lewe skrzydło, mimo wszystko, a Ronaldo na... A Ronaldo za Ronaldo. Jak? Słuchajcie, dogrywka, naprawdę ciężkie spotkanie. Przeciwnik, no mamy bardzo podobną ilość strzałów. Jego była pierwsza połowa, moja była druga połowa. No, Zanetti, to jest najgorszy, przysięgam, Zanettiego zmieniam następnym razem od razu. Jezus Maria, 120 minuta. Ronaldo, jakaś mucha mi tu lata. Jakby lewą nogą przymierzył za pola karnego. Wow, wow, zobaczcie na to. Tak jest, moi drodzy, co za mecz, co za spotkanie. Tyle, ile nasi bramkarze musieli się nabronić strzałów w tym meczu.
To jest niesamowite i to, że to skończyło się tylko 2-1, nie wiem jak, przeciwnik naprawdę bardzo, bardzo dobry. Dobra, teraz wiem jedno, na początku robię dwie zmiany. Po pierwsze za Coutinho, a drugie za, oczywiście za Nettiego, który grał fatalnie w zeszłym meczu. Okej. Coutinho, Sokrates, Ronaldo, nie wiem jak się wydarzyło, ale właśnie mamy 1-0. Bardzo ładnie. Ronaldo. No i to jest Gnabry, ale to podanie od Brazylijczyka było przepiękne, 2-0, ale mecz wcale tak nie jest prosty, jakby się wydawało. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale ja mam takie wrażenie, że w FIFA 19 w ogóle zrypany jest system odbierania piłki, bo za każdym razem jak odbierzesz ją, to ona wpada pod nogi przeciwnika. Pytam jak? No i o tym właśnie mówiłem, za każdy... To było bez spalonego? Jak kotlet z kebabem w niedzielę, to było ładne akurat, ale powiem szczerze, podając do Ronaldo bym przekonany, że jest na spalonym. Więc tak sobie nawet nie reagowałem na to, bo wiedziałem, że zaraz będzie i koniec, nie? A tutaj proszę bardzo. Sokrates, tak jest, 4-1 i troszeczkę mnie to uspokaja, bo pomimo tego, że wygrywam 4-1, serio, gra się tak źle. Tak źle, jest wszystko takie ciężkie, zawodnicy podają tak niecelnie, tak opóźnione wszystko. Jest typowa FIFA 19, gdzie jeden mecz wygląda ok, drugi mecz wygląda źle, a mam nadzieję, że jeden z kolejnych dwóch będzie przynajmniej, albo jeden przynajmniej, będzie dobry. Dobra. 5-1. No strzela gościu na 5-2, już wiecie, już totalnie odpuściłem mecz, byłem gdzieś indziej, 92 minuta, jeszcze będzie dubował. Tak czy inaczej wygrywamy, przechodzimy do kolejnej rundy, półfinał draftu. No dobra, półfinał draftu i to jest nasz przeciwnik skład draft, więc mamy tutaj do czynienia z Polakiem. Jeżeli mnie oglądasz, to pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę na mecz dobry, bez żadnych opóźnień, lagów i tak dalej. Ale no kurczę, Toty Marcelo, do tego Vieira i Best, Ronaldo, Royce, Sancho. Jedynie obrona widziałem tam taka średnia, no ale zobaczymy. Dobra, Ronaldo. Ronaldo, no i to jest 1-0, no on musi takie sytuacje kończyć. Bardzo prosta akcja, ale skuteczna. 15 minuta, prowadzimy. Pyk. Nie, tak, Jezus Maria, co tu Gnabry zrobił? Co tu Gnabry zrobił? Piękne podanie od tak naprawdę, od pola karnego mojego do Ronaldo. Tam troszeczkę się porobiło. No i mamy, słuchajcie, 2-0, aczkolwiek muszę przyznać, że moi przeciwnicy, bo grają w dwójkę, są naprawdę dobrzy. Tylko największą trudnością, jak się gra w dwójkę, to jest to, że trzeba naprawdę dobrze grać w obronie, szczególnie w obronie. Ponieważ jak dwóch wybiega, żeby zaatakować piłkarza, zostają straszne dziury. No i tak naprawdę trzy bramki padły przez dziury w obronie. Ronaldo. Tak jest, 4-0, słuchajcie, 4-0. Sokrates. 5-1, Georgie Best. Dawaj Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo jest niesamowity, po prostu. No, udało się. Tym razem się udało, 7-1. I jeszcze raz Ronaldo, a czemu by nie? W 80 minucie dopiero przeciwnicy się zorientowali, że jednak nie warto grać dalej. Tak czy inaczej wygrywamy, przechodzimy do kolejnego etapu. Bardzo zadowolony jestem z tego meczu, ale muszę powiedzieć, że przeciwnicy nie byli źli, tylko nie potrafili grać w dwójkę, to było widać. Dobra, czyli co, klasyka, dochodzę do finału i finał przegrywam, tak? No mam nadzieję, że nie. Skład przeciwnika dobry, Ronaldinho najgroźniejsza karta i Pogba. Reszta taka do przełknięcia, zobaczymy jak poradzi sobie z naszym składem. To się musiało w końcu stać. 1-0 przegrywam. Żebym nagłówki musiał grać, żeby tutaj zwyciężać. Z różnego się rozumiem, ale zwykle nie wrzucam, chociaż wiem, że to jest skuteczne. A tak czy inaczej, 1-1. No nie, no to jest faul i rzut karny dla mojej drużyny, aczkolwiek rzuty karne. U mnie to jest tak jak rzut wolny troszeczkę. Jakby mała szansa, że trafię. No cóż, udało się. Ronaldo. Jeżeli to mój przeciwnik chciał zrobić, to gratulacje, ale jakoś szczerze w to wątpię. Mam wrażenie po prostu, że bramkarz mu tak bardzo zepsuł to wybicie.
To jest finał, ja muszę korzystać, bo... No nie, to na pewno bramkarz źle wybił. I znowu rzut karny, no Umtiti i Sanchez za bardzo zdecydowanie się rzucają. No i teraz rzuciłem się tam, on został, no wiecie o co, 4-1. No i to by było na tyle, w finale moi drodzy wygrywamy przez Rage Quit, aczkolwiek, no mówię, przeciwnik był naprawdę dobry. To mi tylko pokazuje, jak bardzo różnice. No i popatrzcie na ile on strzałów oddał, żeby nie było, jakby naprawdę David De Gea mocno bronił. Ja też wiele szans miałem takich, że byłem bardzo blisko i nie strzelałem, tylko starałem się wejść do bramki, ale tak czy inaczej, no jest to miażdżące, jak karty są istotne w FIFA 19 i tutaj nie przekona mnie nikt do innego myślenia. Tak czy inaczej wygrywamy, zabieramy sobie oczywiście nagrodę, a jest to oczywiście złota paczka rzadkich kart z 25 tysięcy. Nie ma walkoutu, to od razu przewijam, nie ma walkoutu, bo złote stroje i herby, jak tego nie poprawią. Nie rozumiem, dlaczego nie mogą zrobić wyboru nagród, tak jak mamy to w Division Rivals. Dobra, złota paczka rzadkich kart. Czy jest walkout? Nie ma walkoutu, fantastyczny draft, fantastyczne nagrody. No i to by było na tyle, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Zostawicie tę łapkę w górę za Ronaldo, oczywiście Prime, za wygranie draftu. No i całkiem sporo bramek dzisiaj padło. Dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.